Mouri poczekał na Abidala i znowu Jonathan. Dużo kontaktów z piłką. Nie robi wrażenia człowieka, który czegokolwiek by się obawiał. Dani Alves. Spójrzmy, trudna pozycja! Jakiś strzał jeszcze dobitka Pedro! I to jest gol dla Barcelony! 7 minuta, fantastyczne uderzenie z woleja chwilę wcześniej, a później mimo protestów gości dotyczących spalonego, sędzia pozostał niewzruszony. 1-0 dla Barsy. A więc strzelił gola Pedro, ten zawodnik, który przeszedł do historii jako pierwszy w futbolu zawodnik, który w 6 różnych rozgrywkach w ciągu jednego sezonu zdobywał bramki. Czy był spalony w tej sytuacji? Ano, za chwilę się przekonamy. Tutaj jest wszystko w porządku. Pedro zostawił piłkę Alvesowi, Thierry Henry. Nie ma mowy o spalonym oczywiście. Fantastyczne uderzenie i dobitka Pedro. Nie ma mowy o spalonym. Gol jak najbardziej legalny. Powiedział ostatnio Pedro, że być może kolejne sukcesy, nowy kontrakt podpisany z Barceloną sprawią, iż będzie mógł swoich rodziców wysłać na emeryturę. Szeroko komentowany przez prasę właśnie ta jego wypowiedź, no ale rodzice zawodnika nie zamierzają przestać pracować.